Witam, akwarysta niedzielny. Niedziela, dzień bez filmu w niedzielę to dzień stracony, nie? Tak sprzed 60-tki z nawiązaniem do wczorajszego live'u. Żeby to nie było, że musicie mi uwierzyć na słowo, to tutaj teraz zobaczycie ten mój wynalazek, czyli dyfuzor z płatków kosmetycznych i ze strzykawki, jak rozpyla. O właśnie, widzicie teraz. Do takiego rozprowadzania CO2 w akwarium potrzeba naprawdę bardzo małe ciśnienie. Tutaj jest podłączone ciśnienie takie jak do, powiedzmy sobie, z pieku, więc troszeczkę jest za dużo tych bąbelek i one są grubsze, ale gdy zmniejszymy ciśnienie, one są drobniejsze, no, leci ich automatycznie troszeczkę mniej, ale na takie akwarium jak moje 60-litrowe to w zupełności wystarcza. A tutaj, proszę bardzo, mamy tropiki, ten 3 w jednym, ten dyfuzorek do CO2. Co się z nim stało po czyszczeniu? Do momentu czyszczenia on naprawdę działał bardzo fajnie. Ta mgiełka była taka, że no, nie wiem, jak to określić. No, praktycznie niewidoczna, momentalnie jej nie było, jak umieściłem go pod wylotem z filtra. Więc tu nawet tych bąbelek w tym akwarium nie było widać. No było ok, ale po czyszczeniu właśnie stało się to, co się stało, co widzieliście na załączonym obrazku. Nie wiem, no ta uszczelka, nie wiem, czy ja za mocno ją dokręciłem za pierwszym razem, bo mówię, bo w instrukcji tego dyfuzora jest, żeby ten kamień 24 godziny, czy tam nawet dłużej, wymoczyć przed pierwszym użytkowaniem, więc nie wiem, czy ja potem za mocno przykręciłem i ta uszczelka, która tam jest, się po prostu za mocno ugniotła, czy... No po prostu nie wiem, no ale nie działa, no robi się to co widzieliście, lecą po prostu bąble po bokach, a środkiem nic nie leci i tyle. A tak, no przyciąłem 60-tkę, tak jak wczoraj na live ktoś tam zauważył, że już trzeba ciąć, no troszeczkę przyciąłem, ja nie tnę tego za bardzo, bo ja wiem, że tutaj kurna trzeba by było obciąć szczyty na odpowiednią długość, wyrwać starocia, które kurcze są w tym zbiorniku, posadzić szczyty na nowo i te rośliny by były grubsze, ładniejsze i jakiś paproch tutaj i jakiś, powiedzmy sobie, no ładniejsze, no generalnie ładniejsze, nie? Ale u mnie nie te korzenie w tym substracie tropiki mają tak gęste i tak duże ten system korzeniowy, że wyrywając jedną roślinę, wyrywam następną. Także musiałbym się pozbyć tego trawnika, bo to zaraz by się ten trawnik cały podniósł i próbowałem. No, mówię wam, że próbowałem, bo ja troszeczkę za gęsto te rośliny tutaj posadziłem. Tak jak wczoraj ktoś zauważył, że trawnik jest piękny, ładny, gęsty, ale tutaj poszły dwa kubeczki in vitro. No nie całe dwa kubki, tak? No, część tam wiadomo zawsze odpadnie, wrzuci się do śmieci. To co ładniejsze było posadzone. No, zapomniałem go przyciąć dzisiaj. Zresztą cięcie dla mnie trawnika to jest masakra. Potem zbieranie tego z powierzchni wody to nie na moją cierpliwość. No, robię to, bo staram się robić to jak najrzadziej. No, już trzeba ciąć ten trawnik, bo no, rośnie w górę. Rośnie w górę. Dobra, no tyle z... Aha, no przyciąłem 60-tkę i zaraz zobaczycie, na co mi przyszło do głowy. Co zrobiłem z tymi szczytami, które tutaj, z nie wszystkimi, ale z paroma szczytami, które tutaj wyciąłem. Idziemy do 350. Dobra, jesteśmy przy 350, ale jeszcze zapomniałem, bo wczoraj ktoś się mnie pytał o parametry wody w tej 60, więc tutaj teraz wam wrzucę, co tam w tej 60 pływa oprócz H2O, ile potasu i tak dalej. W 350, no oczywiście dzisiaj były podmiany i w jednym i w drugim akwarium, więc przyciąłem tą 60 i
Wyrwałem trochę roślin takich, które no, już były zaglonione i no, już nie bardzo mi się to podobało. Za to z 60 bardzo mi się podoba jedna roślina i postanowiłem ją przenieść do 350 i zobaczyć, jak ona się tutaj będzie sprawować. Nazwę gdzieś tutaj napiszę, bo wyleciała mi z głowy, a już nie będę teraz szukał gdzieś w tam zakamarkach tych mojej pamięci, bo ja nie mam głowy do nazw tych łacińskich, szczególnie do roślin, jakoś tak mi nie bardzo wchodzą. Te bakopa, tam pogestemon i tak dalej, to oczywiście to się zapamiętuje, ale jak już jest jakaś trudniejsza nazwa, to a już jakoś cienko mi to idzie. Więc, co nieco wyrwałem i co nieco posadziłem. Myślę, że znaczy, chcę zobaczyć, jak to sobie będzie dawać tutaj radę w tym moim 350. Wiadomo, że tutaj nie ma światła za wiele. Znaczy, no za wiele. No, światło jest, jakieś tam jest, nie wiem, 0,2, 0,3 wata, czy tam powiedzmy inaczej, 20-30 lumenów na litr, tak? Znaczy 20 chyba 3 czy 4, o ile liczyłem. Już nie chce mi się teraz sięgać do tych moich zapisków, ale no, 30 lumenów nie ma na litr. Nie ma tutaj CO2 teraz. No nie ma praktycznie nic, więc te rośliny z tej 60, tam gdzie mają dostęp do wszystkiego, no nie wiem, jak to będzie. Ale jak na razie. Tydzień wcześniej, tutaj jak widzicie, jest bakopa. Wrzuciłem jedną bakopę tą i ona tak sondażowo. Czy ona coś tutaj uczyni, czy nic nie uczyni. No i tak ani nie rośnie, ani nie gnije, więc dzisiaj stwierdziłem, ok, przycinam 60 tą bakopę, te szczyty, dosadzam jeszcze parę szczytów, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i właśnie ta roślina, którą zapomniałem nazwę, gdzieś tutaj się wam u góry czy na dole wyświetli nazwa. Chciałbym, żeby ona zastąpiła tą roślinę, którą wyrwałem, właśnie to miejsce, bo no bo po prostu mi się podoba. No i tyle. No kiryski znowu tam rzuciły ikrę, te sterbaje, więc znowu tutaj ta rurka to jest do tego mojego kotnika. Znowu tam dwa czy trzy jajeczka mi się udało gdzieś z listka wrzucić, więc zobaczymy, może się wykluje. Będą następne dwa, trzy maluchy, może. Ten jeden maluch, który tutaj był, już dawno powędrował do środka. Powiem wam, że ciężko go jest zauważyć, ale jest, bo przy podmianie wody gdzieś tam ruszyłem, kurde, i śmignął mi jak Messerschmitt i tyle go widziałem, tak? Więc dał sobie radę i gdzieś tutaj żyje. Dobra, no tyle z niedzielnego update'u. Dzięki wam za wczorajszy live. Bardzo, bardzo miło było, bardzo fajnie. Kurde, jak na moje możliwości, to naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi. I fajnie było z wami podyskutować, pogadać. Dobra, do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!